Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku poznacie kogoś bardzo specjalnego, a mianowicie zwycięzców naszej aukcji na WOŚP, którzy wygrali udział w pedantulowym odcinku, co mnie bardzo cieszy. Tym bardziej, że odcinek będzie dla Was bardzo interesujący. Naszym gościem jest dzisiaj Ania Więckowska, kosmetolog, ekspertka Laser Deluxe, która jest reprezentantem firmy, która wylicytowała i wygrała nasz odcinek. Aniu, po pierwsze, bardzo gorąco Cię witam i bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że tutaj jesteście. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że tu jestem. Aniu, cieszę się, że jesteś i cieszę się, że to Wy wygraliście odcinek, bo nie ukrywam, że miałam pewne obawy, kto to będzie i z jakim tematem do nas przyjdzie. A Ty jesteś z tematem bliskim naszym widzom, bo w większości są to kobiety, ale zanim przejdziemy do tej merytoryki, muszę Cię zapytać o to, co Wam do głowy przyszło, żeby pedantuli odcinek licytować? To, co robisz, Ula, tak naprawdę doskonale wpisuje się w filozofię naszej firmy. Też staramy się dotrzeć do kobiet. U Ciebie też większość z widzów to właśnie ta grupa. Aniu, firma się nazywa Laser Deluxe, więc mnie się pierwsza rzecz kojarzy z depilacją, ale robicie znacznie więcej, prawda? Tak, mamy dość szeroką gamę usług, natomiast zabiegiem, który jest najbardziej popularny u nas właśnie, to jest ta epilacja laserowa. Mhm. Jesteście w całej Polsce, prawda? Bo tak. Wiem, że zaczęło się od Łodzi, ale w całej Polsce Wasze salony są dostępne. Tak, mamy 21 salonów w 19 miastach w Polsce. No proszę, no to tym bardziej fajnie, bo pedantula też jest ogólnopolska. Aniu, chciałabym Cię zapytać o to, o co najbardziej zaciekawiło naszych widzów. Poprosiliśmy na Instagramie, żeby powiedzieli, o czym chcieliby się dowiedzieć. Te zabiegi dla cery młodej, 20, 30, 40, 50-letniej, bo ja sobie tak myślę, chyba jest troszkę tak, że jak mamy 20 lat, to pracujemy na tą skórę, na to, jak ona będzie wyglądać w przyszłości. Zgodziłabyś się z tym? Oczywiście, że tak. Nasz styl życia tak naprawdę na każdym etapie jest bardzo istotny. Bardzo ważne jest to, żeby chronić swoją skórę przed słońcem, żeby pielęgnować w odpowiedni sposób, żeby zmywać makijaż, zanim położymy się spać, sposób odżywiania, spędzenie czasu na świeżym powietrzu i aktywność fizyczna. To wszystko tak naprawdę sprawi, że my będziemy się wolniej starzeć w przyszłości. No właśnie, a czy 20-latka już coś powinna robić? Czy są jakieś zabiegi, które polecałabyś do młodej cery, żeby to zaprocentowało też w kolejnych latach? Gdybym miała teraz 20 lat, to taką bazą na pewno byłaby dla mnie właśnie epilacja laserowa, ponieważ jest to zabieg, który daje niesamowity komfort w przyszłości, na lata oczywiście. Kolejne zabiegi, na których skupiają się młode dziewczyny, to zabiegi modelujące sylwetkę, ponieważ tak naprawdę w każdym wieku zdarza nam się mieć tu i ówdzie za dużo. Mamy świetne zabiegi działające na zasadzie masażu, Endermologia, Allianz, LPG. Mamy zabiegi karboksyterapii, które redukują celulit, tak, który tak naprawdę pojawia się u młodych i szczupłych nawet osób w tym momencie. Tak? Zabiegi kriolipolizy, lipolizy iniekcyjnej, czyli to już takie stricte działające, odchudzająco, spalające tkankę tłuszczową. Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, to delikatnie, ponieważ do 25 roku życia tak naprawdę mamy bardzo dużo kolagenu, elastyny, a dopiero po 25 roku życia zaczyna nam go ubywać. Tak więc wprowadzamy zabiegi, myślę, że takie na twarz stymulujące, regenerujące skórę właśnie w tym okresie. No to cofnijmy się jeszcze do epilacji laserowej. Czemu mówimy epilacja, a nie depilacja? Nazwa epilacja jest stosowana przy trwałych zabiegach usuwania owłosienia. Depilacja to czasowe. Słuchaj, oglądamy ten odcinek i jesteśmy w styczniu, w którym to jest chyba dobry moment na to, żeby właśnie tego typu zabiegi wykonywać, bo rozumiem, że nie powinniśmy się w czasie takiej serii zabiegów wystawiać za bardzo na słońce, prawda? Zgadza się. To jest tak naprawdę najistotniejsze przeciwwskazanie przy ogólnie zabiegach laserowych, nie tylko przy epilacji. Najlepiej zaczynać jest zabiegi późną jesienią, w momencie, kiedy już zejdzie nam opalenizna po lecie, i możemy sobie na spokojnie taką serię wykonywać. Są to zabiegi, które robi się rzadko dosyć, bo w odstępach mniej więcej dwumiesięcznych jest to seria zabiegów tak naprawdę. Jesień, zima, wczesna wiosna to jest najlepszy czas na to, żeby te zabiegi wykonywać. Czy to boli?
No powiedz prawdę. Może nie należą te zabiegi do przyjemności, ale myślę, że możemy powiedzieć, że nie. Staramy się tak wykonywać te zabiegi, schładzać tą skórę podczas, żeby ten komfort podczas wizyty był jak najbardziej zachowany. No to powiedz mi jeszcze, jakie są przeciwwskazania? Ja mam na przykład bardzo jasne włosy. Czy to dyskwalifikuje mnie z takich zabiegów? W naszym salonie wykonuje się zabiegi laserami diodowymi. Light Shear Duet. To jest taka wiodąca marka na rynku. I generalnie te zabiegi stosuje się przy włosach ciemnych. Im ciemniejszy włos tak naprawdę i mocniejszy, tym będzie lepszy efekt tego zabiegu. Czyli wtedy skuteczniejsza jest dokładnie usuwanie trwałe, prawda? Tak. A ile serii trzeba zrobić, żeby mieć problem z głowy raz na zawsze? Optymalnie przy takich właściwych, ciemnych włosach to jest około 6 zabiegów. Najczęściej w odstępie? Około 2 miesięcy. Okej, okay, czyli w sumie taki rok regularny. Na pełną serię, później jakieś odświeżające zabiegi. Jasne. Ale też rzadko. Czyli już wiemy o epilacji, wiemy, że koło 20 nie szalejemy z zabiegami na twarz, natomiast mamy pełne spektrum zabiegów na ciało. To kiedy wchodzimy w wiek 30-letni, niektóre kobiety ciężko to przechodzą. Ja akurat kompletnie nie. Mogę chyba powiedzieć, że jesteś po 30, chociaż kompletnie nie wyglądasz. Ale dla wielu kobiet to jest taki moment, no dobrze, no to może powinnam coś zacząć już bardziej o siebie dbać. No, prawda jest taka też, że zauważamy pierwsze zmarszczki mimiczne, ta skóra się troszeczkę koło 30 zmienia. Jak o siebie wtedy zadbać? Wtedy najlepiej zacząć wprowadzać zabiegi, które będą w naturalny sposób stymulowały naszą skórę do produkcji kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego. Takimi zabiegami może być mezoterapia igłowa, która rewelacyjnie zasuplementuje skórę witaminami, peptydami, minerałami, czy nawilży właśnie kwasem hialuronowym. Świetną opcją będą zabiegi mikronakuwania takim specjalnym urządzeniem Dermapen, które raz, że zastymuluje struktury skóry do zagęszczenia, do przebudowy, również da tej skórze taki zastrzyk witamin, ponieważ wprowadzane są tym zabiegiem koktajle odżywcze, to i również złuszczy się po tym zabiegu pięknie na skórek, także wyrówna się koloryt skóry. Także to jest taki trzytorowy zabieg. Można pomyśleć o zabiegu karboksyterapii. To jest zabieg, w którym śródskórnie podaje się dwutlenek węgla pod ciśnieniem. Dzięki niemu tak naprawdę bardzo mocno dotlenimy skórę, poprawimy jej mikrokrążenie, ona będzie bardziej świetlista. Także jest tutaj szereg takich różnych zabiegów, które właśnie w okolicy 30 warto jest wprowadzić. Między 20 a 30 rokiem życia dosyć często zostajemy mamami. No i to jest ten moment, w którym biust, brzuch są, co tu dużo mówić, wystawiane na niezłą próbę. Czy są jakieś zabiegi, które po ciąży byś rekomendowała? Tak. Najpierw musimy wykarmić oczywiście. Tak, absolutnie. Bo okres karmienia piersią jest przeważnie przeciwwskazaniem przy zabiegach. Natomiast zależy, z czym tak naprawdę klientka do nas przychodzi. Co najczęściej po ciąży się pojawia, to rozstępy, to pozostałości tkanki tłuszczowej, no i rozciągnięta skóra okolicy piersi, brzucha. Wtedy możemy zaproponować właśnie zabiegi karboksyterapii, która będzie świetnie zagęszczała skórę, ponieważ stymuluje ona kolagen, skóry bardzo ładnie się ujędrniają po tym zabiegu. Świetne efekty przyniesie endermologia, która nie tylko będzie działała lipolitycznie, czyli zmniejszająco obwody, ale i również usunie celulit albo go zredukuje i ujędrni skórę. Fajną opcją będzie też właśnie kriolipoliza i lipoliza iniekcyjna. I to są takie rzeczy, które po ciąży, po wykarmieniu maluszka można działać, tak? No ewentualnie rozstępy, czy blizny, tak? Po cesarskich cięciach możemy redukować zabiegami laserowymi. Mamy do dyspozycji laser frakcyjny Fotona, który mocno uszkadza struktury skóry w miejscach, gdzie te blizny czy rozstępy się pojawiają i doprowadza do przebudowy. Słuchaj, po ciąży taka wycierpiana mama, wiesz, swoje przeszła, czy te zabiegi są jakoś szczególnie nieprzyjemne, któryś z nich? No bo jak słyszę, że laser uszkadza struktury skóry, to ja rozumiem, że on to robi po to, żeby ta skóra się pięknie odbudowała, ale czy to boli? Niekoniecznie.
Podczas zabiegu zawsze te skóry są chłodzone specjalnymi urządzeniami, które wydmuchują strumień zimnego powietrza, żeby dosłownie zmrozić na ten moment okolice zabiegowe. Więc tak naprawdę klientki niekoniecznie odczuwają podczas zabiegu. Po zabiegu jest oczywiście taki czas, że ta skóra piecze, jest zaczerwieniona, podrażniona, ale to musimy troszeczkę jednak ją powsać, żeby ją naprawić. Trzeba cierpieć dla urody. Aniu, przychodzi taki czas, że kobieta kończy lat 40, albo tak jak ja 40, chyba 5, ale z matmy byłam zawsze słaba, ale no tak wychodzi, będę miała 45 w tym roku. I wtedy się naprawdę zaczynamy trochę martwić tym, co to będzie, no bo ta skóra już się nie regeneruje tak szybko. Kiedyś zawalałyśmy nocki, na drugi dzień wyglądałyśmy świetnie, teraz zawalamy nocki i ledwo możemy na siebie patrzeć. Takie zabiegi, którym ja jestem wierna, które staram się chyba za rzadko, bo chociaż raz na pół roku zrobić, ale to jest mezoterapia albo kwasem hialuronowym, żeby nawilżyć skórę i dodać jej takiego blasku, albo czasem nawet delikatnym botoksem, żeby mezoterapia, zaznaczam, a nie jakieś takie mocne zabiegi, które jakby dają odpocząć troszkę mięśniom, prawda? Że te zmarszczki mimiczne troszeczkę się rozprasowują, ta skóra troszkę odpoczywa. Czy to jest dobry kierunek dla 40+? Mezoterapia i głowa będzie dobrym zabiegiem w każdym tym przedziale, o którym będziemy dzisiaj i w ogóle rozmawiamy. Dlatego, że tak jak wcześniej mówiłyśmy, ona będzie nawilżać, odżywiać. Zapewne zabiegi, które ty wykonujesz, są stosowane z takimi koktajlami botox-like, czyli delikatnie relaksującymi mimikę. Tak. Więc jak najbardziej świetna opcja, ale po 40 można by było już też miksować troszeczkę te zabiegi. Najlepsze efekty tak naprawdę przynoszą terapie łączone, czyli można mezoterapię i głową łączyć z zabiegami właśnie poprawiającymi mikrokrążenie, dotleniającymi, czyli skarboksyterapią. Jeżeli nie lubimy zabiegów wykorzystujących ostrzykiwanie, można zrobić masaż twarzy endermologią. Nazywa się to endermolifting. To jest taka ciepła głowica? To jest endermologia do twarzy. Bardzo fajny zabieg, rewelacyjnie poprawiający kolagen. Jest to zabieg przyjemny, o dziwo. Zaraz po zabiegu widać już jest efekt. Owal twarzy pięknie się podciąga. Jest mnóstwo programów tak naprawdę zabiegowych, także tutaj dopasowujemy do oczekiwań naszych klientów. Także jeżeli boimy się takich zabiegów zbyt częstych, iniekcyjnych, można oczywiście zastanowić się nad innymi. Świetną alternatywą będą zabiegi laserowe, mogą to być zabiegi fotoodmładzania. Można już w wieku po 40 wprowadzać delikatne zabiegi laserem frakcyjnym. Operator, czy my, kosmetolodzy, którzy wykonują te zabiegi, będą dopasowywać parametry zabiegowe tak naprawdę do tego, w jakim wieku jest skóra, w jakiej kondycji ona się znajduje. To jest bardzo ważne, prawda, żeby trafić też po prostu w profesjonalne ręce, kogoś, kto jest fachowcem w tej dziedzinie i ma też bardzo dużą wiedzę. A 50+, no bo tu już dosyć często wchodzi nam też ten aspekt, który bardzo też zmienia skórę, czyli menopauza, prawda, która ma ogromny wpływ na to, jak wygląda i na to, jak regeneruje się skóra. Co wtedy robić, jak o siebie zadbać? Panie po 50 najczęściej korzystają u nas tak naprawdę właśnie z zabiegów laserowych. Są to zabiegi laserem frakcyjnym, które doprowadzają do mikrouszkodzeń skóry, znów po to, żeby ją zagęszczać, żeby ją prowokować do regeneracji. Częste zabiegi w takim przedziale wiekowym to zabiegi dermapenem, tylko na troszeczkę innych preparatach, bo tutaj dopasowujemy koktajle też w zależności do wieku klienta, klientki. Dobrymi zabiegami będą również teraz bardzo popularne i topowe stymulatory tkankowe, czyli to są już troszeczkę mocniejsze zabiegi niż mezoterapia i głowa. W tych preparatach znajdują się i kwas hialuronowy, i polinukleotydy. To są takie nowe patenty, które dużo mocniej będą stymulowały skórę do zagęszczenia, ale i jakby dawały takie rusztowanie, taką podbudowę. W
wtedy skonturujemy rysy twarzy, podniesiemy delikatnie owal. Mhm. Można tymi zabiegami zadziałać też na bruzdy nosowo-wargowe. Aniu, wszystkie zabiegi, o których mówimy, mają czasem dosyć trudne, skomplikowane nazwy. Natomiast mówimy o rzeczach, które są generalnie nieinwazyjne, prawda? Nie mówimy tutaj o rzeczach, które jakoś ingerują w naszą mimikę, w to, jak wyglądamy. No bo wiesz, prawda jest taka, że są osoby, które nawet po diecie mają zmienione rysy twarzy, ale wiesz, chodzi mi o to, że dobrze wiemy, prawda, że są ofiary różnego rodzaju zabiegów. No ofiary to jest dobre słowo, bo po prostu ta twarz się zmienia nie do poznania. To, o czym mówimy, to są zabiegi, które sprawią, że ta skóra będzie zdrowsza, mocniejsza, silniejsza, ale to nie jest inwazja w odmienienie buzi w kogoś innego, tak, prawda? Tak, nie zmieniamy rysów twarzy. Tak naprawdę ideą tych zabiegów, które w naszych salonach się wykonuje, jest przede wszystkim regeneracja, mhm. zagęszczanie skóry, rewitalizacja, mhm. więc my tylko i wyłącznie pobudzamy nasze naturalne procesy naprawcze. Mhm. Nie mówimy tutaj o żadnych zmianach tak naprawdę w rysach twarzy. Mhm. A powiedz mi, czy bywają waszymi klientami również panowie? Czy zdarza się, że przychodzą na zabiegi, a jeżeli tak, to jakie? Tak, mamy całkiem sporo mężczyzn. Panowie często korzystają z zabiegów epilacji. Mhm. Najczęściej korzystają z zabiegów na plecy, brzuchy i klatki. Mhm. Sporo mężczyzn korzysta z zabiegów z zakresu trychologii, tak? Mhm. Czyli zabiegi, które wykonujemy na skórę głowy. Oczywiście kobiety również mają problemy z wypadaniem włosów, więc tutaj nie wykluczamy. W każdym razie podajemy mezoterapią i głową właśnie koktajle, które będą stymulowały włosy do wzrostu, hamowały ich wypadanie. Mhm. Również karboksyterapia, która będzie poprawiała właśnie mikrokrążenie, dotleniała skórę głowy, będzie wspierała te zabiegi. No i co? Często panowie przychodzą na redukcję blizn, na zamykanie naczyń krwionośnych. Mhm. Tak samo mają problemy ze swoją skórą, jak i my kobiety i korzystają z naszych usług. I to też fajne, prawda, że przychodzą, że kiedyś to było takie, Boże, że to jakieś jest niemęskie, a to jest wszystko nieprawda, tak? Bo facet musi być zadbany i to też jest, myślę, że bardzo fajne. Aniu, podoba mi się to, co mówisz i myślę, że tym chciałabym zakończyć naszą rozmowę, że mówisz o zabiegach, które nie są inwazyjne, a to oznacza, że trzeba to powtarzać, prawda? Trzeba co jakiś czas wracać do zabiegu, bo to nie jest tak, że po jednym zabiegu wstajemy i po prostu nagle ta skóra jest odmieniona. Nie o to nam chodzi, tylko o to stopniowanie, prawda? Też, tak jak wspomniałaś, zabiegi możemy dopasowywać do kondycji skóry, do wieku klientki, prawda? Ta moc laserów, zabiegów, koktajl, który podajecie, wszystko jest takie elastyczne w tym sensie, że możecie to dopasować do tego, kto do was przyjdzie. Na ile ważne jest to, żebyśmy rzeczywiście nie pielęgnowały się okazyjnie, jak dostaniemy w prezencie voucher od koleżanek, tylko jednak rzeczywiście zrobiły z tego jakiś rodzaj takiego naszego rytuału. Ktoś kiedyś na pewnym szkoleniu powiedział, że z naszą skórą jest tak naprawdę jak z kwiatami, mhm. że w momencie, kiedy my je regularnie podlewamy i o nie dbamy, one są piękne, natomiast kiedy zapomnimy, zaczynają więdnąć. I tak samo jest tak naprawdę z naszą skórą. Także ta regularność powinna i intensywność korzystania z zabiegów z wiekiem, tak, z upływem lat powinna coraz bardziej wzrastać. Ja myślę, że ważne jest, żeby mniej więcej w odstępie 3 miesięcy cokolwiek dla tej skóry zrobić takiego, żeby ją po prostu pobudzać, dawać jej takiego kopa do działania. Ty produkuj ten kolagen i tą elastynę, nie przestawaj. Czyli tak jak z kwiatami, trochę nawozić ją od czasu Oczywiście. Do czasu. Aniu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że do nas przyszłaś. Mam taki pomysł, na który mam nadzieję, że się zgodzisz. Pod odcinkiem zawsze mamy komentarze od widzów. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, to mam nadzieję, że Wy zgodzicie się również na to, żeby na nie odpowiedzieć i poradzić naszym widzom, na ile to będzie oczywiście możliwe w formie komentarza. Co Ty na to? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, no to w takim razie, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj, piszcie w komentarzach. Laser Deluxe postara się w miarę możliwości Wam odpowiedzieć, a jeżeli będzie trzeba, to przejdzie na jakąś bardziej precyzyjną formę komunikacji z Wami. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że przyszłaś i podzieliłaś się swoją wiedzą i bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że kupiliście odcinek u Pedantuli, zwłaszcza, że cel świetny, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. My też bardzo dziękujemy, tym bardziej, że to, co Ula robisz, wpisuje się doskonale w filozofię naszej firmy. Bardzo nam się podoba Twoja praca i cieszymy się, że udało się w tym odcinku u Ciebie gościć. Bardzo pięknie dziękuję. Do zobaczenia, kochani. Piszcie do nas, jak Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Aniu, wielkie dzięki. Dzięki.